Przede wszystkim wróciliśmy do tej tradycji, bo jest to doskonała okazja do tego, żeby podziękować tym wszystkim, którzy rzeczywiście ciężką pracą, bo to jest ciężka praca zarówno sportowców, jak również działaczy kulturalnych, promują i poszerzają horyzonty naszych mieszkańców. Wiadomo, kto w tym roku otrzyma nagrody? Y Kapituła rycerza miała już swoje posiedzenie, został przygotowany protokół i wniosek do burmistrza. Ja oczywiście do tego wniosku jak najbardziej się przychylę, także ja dzisiaj wiem już kto te nagrody otrzyma, natomiast chciałbym, żeby oficjalne informacje zostały przekazane tak jak to powinno być już na samym balu sportu.